Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dziś robimy prosty temat, mianowicie robimy pierogi z kapustą i grzybami. Tak więc zaczynajmy. Tutaj mam ugotowaną kapustę, ugotowane grzyby, ale to na razie odstawiam. Do tego tematu wrócimy. Zacznę od wyrobienia ciasta. Tak więc mam tutaj mąkę już przesianą. Do mąki dosypuję pół łyżeczki soli. Dokładam masło. Masła mam 50 gram. Oczywiście wszystkie składniki będą podane pod filmem. I teraz tą mąkę z tym masłem wygniatam. Oczywiście możemy tutaj użyć miksera, blendera, co komu odpowiada. Ja zagniatam to ręcznie. Coś powiedzmy jak kruszonka. Tak więc na dnie robię otwór i wlewam wodę, nie całą na razie. Zobaczę konsystencję. Lekko przysypę i będę wyrabiał. Woda musi być gorąca oczywiście. Można powiedzieć wrzątek. Też uważajmy, żeby się nie poparzyć. No ale jeśli będziemy używać miksera, to tutaj nic się nie dzieje. Tak więc ja sobie wyrobię i powiem, co robię dalej. Ciasto mam zagniecione, zajęło to dosłownie chwilę. Zobaczcie, ono jest sprężyste. I takie właśnie ma być ciasto na pierogi. Teraz przykrywam i odstawiam, żeby sobie odpoczęło, a przykrywam po to, żeby nie obeschło. Teraz na patelnię rzucam jedną łyżkę masła. U mnie masło klarowane. I od razu kroję jedną cebulę, jedną taką dość dużą. Ja używam cebuli czerwonej. Jakoś bardziej mi odpowiada. Jest bardziej słodsza. I tutaj z tą kapustą będzie się fajnie komponować. No ale oczywiście kto co lubi. I od razu przerzucam na rozgrzany tłuszcz. Teraz cebulę będę szklił przez kilka minut. Cebula się szkli, a ja w tym czasie zajmę się grzybami. Ja po prostu przemielę je przez maszynkę. Oczywiście kto chce może pokroić, ale ja uważam, że tak jest wygodniej. Oczywiście mielę na tych oczkach najgrubszych. Grzyby dorzucam do cebuli. Będę podsmażał jeszcze kilka minut, żeby ewentualnie ten nadmiar wody, tego płynu jeszcze odparował. Grzyby się przesmażają z cebulą, a ja w tym czasie zajmę się kapustą. Nie wiem, czy mówiłem, grzybów mam 60 gram. Kapusty przed ugotowaniem miałem pół kilograma. No teraz oczywiście ta waga się zmniejszyła. Jest tutaj, powiedz, troszeczkę ponad 400 gram. Ale pół kilograma kapusty przed ugotowaniem. Tak więc kapucha przesiekana. Za chwilę grzybki będą gotowe. I dokładam do kapusty. I do tego jeszcze przyprawy. Teraz przesmażone grzyby dokładam do kapusty. Teraz na tą ilość farszu w moździerzu ugniotę sobie powiedzmy jedną trzecią łyżeczki kminku. No oczywiście nie każdy ten smak lubi, toleruje, tak więc go pomija. Ja lubię taki dodatek, więc czemu by sobie nie dodać. Teraz dosypuję kminek, odrobinę na pieprzu. No i teraz trzeba to wyrobić.
Jeśli chodzi o sól, ja na razie nie dodaję, wymieszam, zobaczę smak, zobaczę co jeszcze dodać. Farsz mam już wymieszany, ja doprawiłem sobie farsz solą, tutaj dołożyłem pół łyżeczki. Teraz dobrze jest uformować sobie takie kulki, powiedzmy wielkości orzecha włoskiego, bardzo nam to ułatwi później pracę. No oczywiście w zależności jakie te pierogi będziemy mieć. Ja robię coś takiego. Farsz jak widzicie mam przygotowany, ale teraz odstawiam. I lecimy z tematem wałkowania. Ciasto jeszcze delikatnie ugniotę. Podzielę na pół. I wałkujemy. Ja staram się nie podsypywać już mąką. I starajmy się tego nie robić. Ponieważ ciasto będzie zbyt twarde. A tego nie chcemy. Ja sobie rozwałkuję na taki placek około 2-3 mm. Ciasto rozwałkowane teraz. Ja używam jakiegoś metalowego przyrządu. Wykrawamy kółka. Oczywiście możecie użyć szklanki. Te pierogi będą mniejsze. Co kto lubi. Ja lubię takie dość solidne. Dość dobrze napakowane, że tak powiem, farszem. To na bok. I teraz kleimy. Ja delikatnie rozciągam ten placek. Jedna kuleczka farszu. Wiecie, z tym to jest dobre, te kulki, że nie musimy się brudzić z żadnymi łyżkami. Ręce mamy cały czas czyste. Ja zawsze tak robię, czy to farsz mięsny, czy właśnie taki z kapusty i z grzybami. I zagniatamy. Tutaj technika dowolna, czy to palcami, czy kto chce, tak jak to robiono kiedyś, widelcem. W każdym bądź razie ma być sklejony. Pierogi mam poklejone, mnie wyszło 20 sztuk, ale takich naprawdę solidnych pierogów. Jak widzicie, tutaj woda się gotuje, więc dosypuję pół łyżki soli i teraz wrzucam pierogi. Oczywiście nie wrzucę ich wszystkich. Ja będę gotował powiedzmy po 7 sztuk. O właśnie tak. Przykrywam. I teraz pierogi gotuję około 3-4 minut. Pierogi już mam gotowe. Tak więc można wyciągać. I za chwilę ląduje tutaj druga porcja. Pierogi gotowe, tak więc można sobie nałożyć i spróbować. Czyli mój ulubiony moment. Ciasto bardzo delikatne. A jeśli chodzi o smak pierogów, dla mnie bajka. Tak więc kochani, jeśli się podobało, zachęcam do wypróbowania tego przepisiku. Życzę wam smacznego i do zobaczenia. A ja teraz idę zajadać.